Cześć. Ten film powstał w odpowiedzi na Wasze liczne prośby, aby sprawdzić temat handlu podróbkami. Stwierdziliśmy, że najlepszą formą będzie konfrontacja oryginału z podróbką. Obejrzyjcie i sami ocencie, czy warto zapłacić prawie trzykrotnie niższą cenę za coś, co na zdjęciach z ofert w popularnych serwisach ogłoszeniowych wydaje się być bardzo podobne, a czasami niemal identyczne jak oryginał. W tym filmie na warsztat bierzemy JBL Extreme. Kupiliśmy podróbkę, która ma wymiary identyczne jak oryginał. Średnia cena oryginału to około 750 do 800 zł. Za podróbkę w barwach Sił Zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej zapłaciliśmy 320 zł. Mamy nadzieję, że ból serca po tej transakcji zrekompensuje nam pozytywny odzew naszych widzów. Sprzedający informował w opisie o tym, iż jest to replika JBL Extreme. Ale uważajcie, bo coraz częściej trafiają do nas sygnały od oszukanych osób, które będąc przekonane o zakupie oryginału, otrzymywały właśnie taką podróbkę. Druga sprawa to czytajcie dokładnie opisy i oglądajcie uważnie zdjęcia, bo często wzmianka o tym, że sprzedawany produkt to podróba, nie pojawia się w tytule i pierwszych zdaniach opisu oferty. Opakowania, jak widać, różnią się gabarytami. W podróbce z akcesoriów mamy cienką instrukcję, pomarańczowe kabelki, kiepskiej jakości pasek, który możecie podarować na przykład młodszej siostrze jako smycz dla jej ukochanego pieska. Wzrost poziomu szacunku do starszego brata gwarantowany. Oryginalny zestaw JBL-a posiada w zestawie porządny pasek, który możesz podarować tacie jako pas holowniczy do Passata lub starszemu bratu do Golfa. Przewody w standardzie brytyjskim i europejskim. Grubą instrukcję w wielu językach i zasilacz. W obu przypadkach producenci na opakowaniu przedstawiają identyczne dane techniczne. Pierwsza poważna i odczuwalna różnica to waga. Podróbka waży mniej więcej tyle co kilogram ziemniaków, a oryginał dwa razy tyle. Różnica w jakości wykonania jest bardzo wyraźna. Podróbka pokryta jest materiałem, który przypomina trochę tkaninę, z jakiej wykonane są worki na cebulę, ale trochę gęściej tkaną. Natomiast materiał na oryginale wygląda bardzo solidnie i mogę go porównać do tkaniny, z której zrobione były jedne z moich ulubionych szmacianych butów na wiosnę-lato. Przechodziłem w nich 4 sezony, aż sparciała kauczukowa podeszwa, ale materiał wytrzymał do końca. Logo w podróbce wygląda jak zrobione z modeliny, a w oryginale jak oryginalne. Membrany w obydwu wyglądają fajnie. Różnią się trochę, ale jakbym nie widział oryginału i podróbki, to nie wiedziałbym, która jest która. Z tyłu mają różne gniazda, USB i zasilanie, a przy okazji to fajny schowek na cukierki lub takie tam męskie gadżety, które warto schować przed młodszą siostrą lub rodzicami. Przyciski się wciskają i działają bez problemu w jednym i drugim. Dźwięk włączenia w podróbce brzmi mniej więcej jak pierwsze sample na Amidze 500. A w oryginale brzmi czysto, rzekłbym, prestiżowo. Skoro już włączyliśmy, to zróbmy test głośności i jakości dźwięku. Głośność obydwu głośników ustawiliśmy na maksa, a czułość mikrofonu wyregulowaliśmy do głośniejszego, po to, abyście lepiej odczuli poziom naszego rozczarowania z wydanych 320 zł. Posłuchajcie. Oryginał ma naprawdę niezłe JBL nięcie. Według miernika różnica głośności to około 6 dB na korzyść oryginału. Wydaje się niewiele, ale jeżeli ktoś nie orientuje się w temacie akustyki, to jako ciekawostkę powiemy Wam,
że wzrost o 3 dB następuje po podwojeniu energii źródła, czyli w oryginalnym JBL-u źródło ma prawie czterokrotnie większą energię niż w podróbce. Jak ktoś nie słyszał różnicy, bo miał nieszczęśliwy wypadek ze słoniem, to popatrzcie jeszcze na spektrogram. Górna ścieżka to oryginał, dolna to fake. W skrócie, im więcej na wykresie odcieni czerwieni od dołu do góry, tym lepiej. Podróbka to słaby bas i praktycznie zero wysokiego pasma. Natomiast oryginał to moc i bogactwo dźwięków w pełnym zakresie. Przy okazji tego testu pojawiło się ciekawe zjawisko. Testowy fragment utworu włączony na obydwu głośnikach z tego samego źródła, nagrany w jednym pliku, po analizie w Audacity różnił się tempem. W podróbce ten sam fragment miał niższe tempo niż w oryginalnym JBL-u. Posłuchajcie, jak po chwili zaczyna się to wszystko rozjeżdżać. W lewym kanale puszczamy oryginał, w prawym podróbkę. Mamy swoją hipotezę w tym temacie, ale nie chcemy siać herezji. Być może ktoś zna przyczynę tego zjawiska. Jeżeli tak, to poprosimy o wyjaśnienie w komentarzu pod filmem. Sprawdziliśmy też długość działania na akumulatorach. Głośność ustawiliśmy w obydwu na około 90%. Zapętliliśmy jedno nagranie i spieprzyliśmy ostrość. Wybaczcie. JBL grał soczyście przez 4 godziny i 50 minut. Podróba cienko pierdziała przez 5 godzin i 18 minut. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak obydwa głośniki wyglądają w środku, dlatego teraz zobaczycie to z nami. Co kryje wnętrze? Jak mawia nasz jeden z ulubionych youtuberów. Podróbka ma dwa głośniki średnio-niskotonowe o mocy znamionowej 5 W każdy. Okazuje się, że cały układ komunikacji Bluetooth, gniazd USB, microSD, ładowania i o zgrozo wzmacniacza i końcówki mocy mieści się na jednej płytce wielkości, widać jakiej wielkości. Chłodzenie końcówek mocy odbywa się zapewne poprzez przeciąg w nieszczelnościach rzekomo bryzgoszczelnej obudowy. W środku pusto, poza jednym zamontowanym klejem na gorąco ogniwem akumulatora o napięciu 3,7 V oraz oznaczeniu 18650 AF. W wielu źródłach pod tym symbolem kryją się ogniwa o pojemności około 2100 mAh. Więc na pudełku ewidentne oszustwo, bo producent podróbki podaje informację o rzekomej pojemności akumulatora 10 000 mAh. Oryginał posiada 4 głośniki, 2 średnio-niskotonowe oraz 2 wysokotonowe. Niestety nie ma na nich informacji o mocy znamionowej, ale jak podaje producent, ich łączna moc to 2x20 W. Więc to potwierdza teorię o czterokrotnie większej mocy źródła. Płyta główna w porównaniu z podróbką wygląda jak artefakt wysoko rozwiniętej obcej cywilizacji. Jest sześciokrotnie większa niż w podróbce. Posiada końcówki mocy chłodzone dużymi radiatorami, czyli czuć moc i zaawansowaną technologię. Akumulator jest pięciokrotnie większy i zapewne posiada oferowaną przez producenta pojemność 10 000 mAh. Umiejscowiony jest w podstawie głośnika, co tworzy doskonały balast dla całej konstrukcji. Na pewno nie jeden z Was słyszał dobre rady swoich wujków i kolegów w stylu: kupuj podróbę, to jest to samo co oryginał, płacisz tylko za markę. To jest robione w jednej fabryce, tylko znaczki naklejają. Daj spokój, będziesz przepłacał. Jak widać na tym przykładzie, cena za podróbkę 2,5 raza mniejsza od oryginału przełożyła się na czterokrotnie mniejszą moc, pięciokrotnie niższą pojemność akumulatora, ogólną niższą jakość użytych materiałów i najważniejsze to ogólne odczucie jakości dźwięku. Ten film pokażcie wszystkim niedowiarkom i mądralom, gdy będą Wam proponować podróbę zamiast oryginału. Naprawdę warto wykazać się cierpliwością i uzbierać kasę na oryginał. Wrażenia z jakości dźwięku i fame na dzielni gwarantowane. Dla potwierdzenia naszych słów obejrzyjcie jeszcze ten wyjątkowy test mocy, który jest na pewno pierwszym na polskim YouTubie i być może światowym, jeżeli chodzi o produkt JBL-a. Zastanawialiście się kiedyś, jaka siła drzemie w dźwięku? Czy słyszeliście o przypadkach rozbicia szklanych naczyń przez śpiewaczkę operową w trakcie wydobywania wysokiego C? Na początek sprawdzimy podróbę. Bardzo
Niestety, kilka prób zakończyło się niepowodzeniem. A teraz oryginał. Jak pęknie, to nikt nam nie uwierzy, że pęknie. Fajny dźwięk, ciekawe, że to się nagrało. 6-5-9. Mhm. Yes! Strzeliło. Zostawisz w takiej pozycji i on pęknie? No, czy nie? Właśnie, wiesz co, bo jak go tak kładę, to no, nie chcę wejść w rezonans. Może go tak ustawiam, go wiesz, że on... No. No się nawet nie spodziewałem tego. Zaskoczenia cię przyjęło. Pięć, cztery, osiem. Poszło! Fajnie pękło. No fajnie, kurde, pierwszy raz tak. Po tym, co zobaczyliście, chyba nie trzeba dalej udowadniać potęgi JBL Nięcia oryginalnego głośnika. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście na naszym kanale zobaczyć więcej takich konfrontacji podróbek z oryginałami. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.